Dzień dobry, to kolejny poniedziałek, znowu godzina 14 i kolejna edycja programu Relacje, gdzie widzimy się w pięknym studio Anywhere TV w fabryce Norblina, jak zawsze w towarzystwie Marka Matusiewicza. Ja się nazywam Agata Igras. Marek Matusiewicz. Tak jest. Ale wspaniale, zawsze lubię, jak się przedstawiasz niezależnie, bo jesteś w końcu tutaj nie to gość, ale tak naprawdę najważniejsza osoba tutaj w tym studiu, która najwięcej ma do powiedzenia. Znaczy ja myślę, że przerwę, tak, jesteśmy pewną całością, jak widać po kolorach yin-yang. Hat-ha, więc jakby jest dopełnienie bieli i czerni. Właśnie chciałam ci powiedzieć, że dziękuję, że to powiedziałeś, bo nie dalej jak kilka dni temu, po raz kolejny nawet przesyłałam dalej, pojawiło się zdjęcie splątanych właśnie fotonów, które dokładnie wyglądają tak jak yin-yang i naukowcy dociekają teraz, jak to jest możliwe, że tyle tysięcy lat temu Chińczycy już wiedzieli w ogóle skąd ten symbol, więc niedługo się okaże, że tak jak rozmawiamy wielokrotnie, że wiedza jest jedna, tylko dotarcie do niej przez naukę bywa, jak widać, w tysiącach lat mierzone. Długo. Długo. Niektórzy wiedzą wcześniej, a to taki ciekawy element. Wiesz co, myślałam o tym, bo jak zawsze spontanicznie pojawiają się te nasze tematy do rozmowy, a ja dzisiaj wyszłam ze spotkania, na którym jak zawsze, kiedy nawet pojawia się biznesowe towarzystwo, to jak wiadomo, tematami, które wzbudzają najwięcej emocji, jesteśmy my jako ludzie, a nie my jako przedsiębiorcy, czy my jako osoby pełniące różnego rodzaju funkcje, czy wykonujące jakieś zawody. I bardzo mocno, to jest też temat, który wybrzmiewa za każdym razem na warsztatach de facto, no i powraca temat dorastania dorosłych dzieci, czyli tego, co to tak naprawdę znaczy być dorosłym i czy aby na pewno ukończenie lat 18 to jest bycie dorosłym. Myśmy trochę już do tego nawiązywali, bo tak sobie robiłam rachunek sumienia jadąc tutaj, że rozmawialiśmy o odpowiedzialności, rozmawialiśmy o relacji z rodzicami, rozmawialiśmy o odwadze. To są tematy, które wciąż się zaplatają. Ale z tych rozmów i z pytań, które często się pojawiają na przykład do mnie, jako do osoby, która też cały czas jest w procesie stawania na swoich nogach, jako już bardzo dojrzała kobieta, no to właśnie jest ten proces tego, co to znaczy zostawić ten dom rodzinny, co to znaczy tak naprawdę być dorosłym. Myśmy zawsze mówili o tym, że bycie dorosłym to jest wzięcie odpowiedzialności za swoje decyzje, za siebie, za ich konsekwencje. Ja to samo mówię swoim dzieciom, szczególnie mojemu starszemu synowi, który zaraz będzie dorosły. Ale słowo to jedno, a poczucie to jest zupełnie co innego. Jest to trudne. Ja tutaj tak w poprzednim odcinku jednak jestem przy 21 lat, a nie 18. Że tak jak w Stanach Zjednoczonych. Tak jak w Stanach, prawda? Zawsze to podkreślam. W Stanach jest ta osobowość prawna w wieku lat 21, u nas w Europie czy w Polsce 18. I nie ma tutaj jakby jednego schematu, tak? Bo zawsze gdzieś, idąc znowu za terminologią Steinera, którą tydzień temu poruszyłem, mamy te 21 lat i każdy rok życia, też z psychologii rozwojowej dziecka, pojawiają się pewne uczucia i emocje, które dziecko ma przeżyć. Czyli jakby też nie da się tego zdefiniować, ale ugruntować w sobie te emocje, tak? I tą sferę uczuciową, moralną, etyczną, inną. I co znaczy wyjść z domu też, no, czyli kiedy ten dorosły jest dorosły? No, dla mnie to jest faktycznie opuszczenie tego gniazda i wzięcie odpowiedzialności za siebie na poziomie emocji i na poziomie materii. Materii, dokładnie. I teraz jesteśmy w modelu rodzin wielopokoleniowych przez pokolenia w tym kraju, w innych krajach, życie we wspólnotach, bez wspólnot i tak dalej. Dzisiaj żyjemy. Każdy jest samowystarczalny, więc jakby pytanie... Jest łatwiej dużo być samowystarczalnym, tak, prawda? Tak, łatwiej, dużo łatwiej i dzisiaj jest to możliwe. Kiedyś było to niemożliwe, żeby jednostka sama się utrzymała, tak, i żyła. Dzisiaj jest to możliwe. Dlatego też były te domy wielopokoleniowe, między innymi, tak. Dla mnie taką formą jakby bliską, której nie doświadczyłem w tym wcieleniu, to jest jednak życie we wspólnocie, tak, gdzie te procesy grupowe inaczej przebywają, gdzie faktycznie kobiety są z dziećmi, później tych chłopców oddają ojcom, ale mamy tę sferę kobiecą, męską, żeńską, tak? I to jest jakby wszystko takie bliższe, proste. Mamy strukturę, mamy hierarchię. Dzisiaj często sami jesteśmy zagubieni, tak? I wychodzimy z tego domu i pytanie, co dalej, tak? Jak dalej żyć? I teraz, no jak? No, doświadczenie, tak? No tylko. Wchodzenie w doświadczenie. Tylko. I teraz jakby rola rodzica jest, tak, mówię to na swoim przykładzie, tak? Puścić z gniazda,
i przyglądać się. Zawsze jest możliwy, że tak powiem, powrót, nie na zasadzie powrót do gniazda i zostania, tylko zasięgnięcia doświadczenia innej, że tak powiem, potrzeby, którą to dziecko, które opuszcza gniazdo, ma. I dla mnie dzisiaj jakby za dużo grzęźniemy w utrzymywaniu tej relacji, kiedy mamy już swój dom, swoją rodzinę z rodziną pochodzenia. Jest to, co widzę na warsztatach, tak, co to też wiemy, jest to bardzo wygodne. I dziecko można podrzucić do jednej mamy, do drugiej mamy, do dziadków jednych, drugich. Można korzystać z ich mieszkania, domu, pieniędzy, wszystkiego, jest to wygodne. Natomiast to powoduje jeszcze większą zależność emocjonalną. To powoduje, że dziadkowie często ingerują w życie naszych dzieci. Jak one powinny, co one powinny, czy powinny chodzić na legię, czy nie powinny, czy powinny tak, czy siak, czy owak. Więc ja tutaj nie mam jakiegoś złotego przepisu i środka, co to znaczy. Natomiast dla mnie generalnie jest to życie na swój rachunek w tych dwóch sferach emocjonalno-materialnej. Korzystanie z doświadczenia przodków jak najbardziej, ale nie bycie w takim cały czas jakiejś tej zależności, tak? I teraz to, co widzę, więcej problemu jest ze strony rodziców puścić to dziecko, czy ze strony matek samotnie wychowujących po rozstaniach puścić syna do ojca, niż dzieciom, które chcą wyjść, tak? I teraz wczoraj nawet jedna z znajomych przeczytałem na Facebooku, tak? No, córka wyjechała do szkoły z internatem i pisze, co ja teraz zrobię, pustka w domu. Córka mnie opuściła. Jakie to obciążające dla córki, potwornie. I teraz tak, właśnie sama zauważasz, tak? Córka mnie opuściła. Nie ma z radością, jestem przy mojej córce, która postanowiła kontynuować swoją drogę życiową w szkole gdzieś tam z internatem i dalej, tylko ja czuję pustkę. I faktycznie to jest ten moment, gdzie jako rodzic często czerpiemy tą energię z dziecka i nie chcemy go puścić. Ja to mam jeszcze refleksję, po co z tym się obnosić na Facebooku, ale to jest moja refleksja w tym momencie tego, jak bardzo potrzebuję, żeby wszyscy połączyli się w moim bólu ze mną. Ale no to tak. Jest odrębny temat, bo tego jest w ogóle, po coś te media też powstały, prawda? Nie każdy je traktuje jak narzędzie marketingowe, wiele osób traktuje je właśnie jako narzędzie, zobacz mnie i towarzysz mi we wszystkich moich emocjach, prawda? Tak, i tutaj jeszcze przy tej znajomej nałożyło się to, że jest w trakcie rozwodu. No to dużo trudnych doświadczeń. Więc tutaj odchodzi mąż, nie wiem, czy ja była decyzja, czy męża, czy żony, i jeszcze opuszcza mnie dziecko. No tak. I jestem sama, co ja teraz mam robić? No to dzielę się tym na Facebooku, no może ktoś mnie wesprze, da dobrą radę, przytuli, zaprosi na kawę i tak dalej, więc dla mnie często te media spełniają taką zastępczą rolę rodziny, tak? No dokładnie tak jest, no po to też powstało, żebyśmy byli w swego rodzaju wspólnocie, tylko bardzo iluzorycznej, bo dużo łatwiej jest coś napisać w mediu społecznościowym którąkolwiek, niż rzeczywiście wykazać jakąkolwiek aktywność, jakieś działanie, czy rzeczywiście, nie wiem, z kimś się spotkać, czasami sama obecność znaczy więcej niż parę słów napisanych, prawda? Ale wrócę na chwilę jeszcze do dorosłości, bo jak mówiłeś o tym, to co do mnie przyszło z kolei, że jak mówiłeś o dziadku, ingerujących w życie swoich wnuków i nawiązać do tematu religii, który w ogóle jest w tym kraju bardzo, bardzo newralgicznym tematem, to co do mnie przyszło, to jednak, że dorosłość to też jest umiejętność postawienia swoich granic. No przede wszystkim to jest. Czyli odpowiedzialność, ale to jest ta asertywność i umiejętność powiedzenia, że to już jest moja przestrzeń, nie wpuszczam w nią nikogo, potrafię nie wpuścić absolutnie nikogo. I to na przykład dla mnie jest bardzo trudne i tu no, wiadomo, że to jest wpływ bardzo wielu lat pewnego i wychowania i w ogóle funkcjonowania w pewnych regułach społecznych, tak? Czyli to niepozwolenie sobie na to, żeby w ogóle gdzieś powiedzieć nie, bo może nie wypada, albo ktoś się obrazi, albo źle się z tym poczuje. I to do mnie coraz bardziej przychodzi, może to jest też moje. Ale że dorosłość to właśnie, chyba się z tym zgodzisz, prawda? To jest też umiejętność postawienia granic. No przede wszystkim to jest ta umiejętność mówienia nie, czyli postawienia granicy. I oczywiście dajemy każdemu, bo dlaczego by nie, prawo do wyrażenia, ale to jest dziecko, które przyszło do mnie.
I teraz moi rodzice mieli mnie jako dziecko, więc mogli w pewien sposób kształtować, pokazywać, ale dzieci, które przyszły do mnie, no to ja ponoszę odpowiedzialność i dziękuję za dobre rady i dziękuję, stawiam jasną granicę, że ja mogę wysłuchać, ale to nie powinno ingerować moje dzieci, czyli babcia czy dziadek, która mówi do, zakładam tak, moich synów, co oni powinni, czy babcia uważa, że powinno dziecko chodzić na religię, a twój tatuś jest przeciwny. No, no nie, nie, jakby kończy się jakby pokoleniowo to, że nie może babcia i dziadek ingerować w życie moich dzieci, czy jeszcze, co się wiemy, zdarza, dawać negatywne komunikaty swoim wnukom na temat ich rodziców, czyli tak, swoich dzieci. No to jest już dla mnie bardzo dziwne, kompletnie niezrozumiałe i teraz, no jak sama wiesz, kilka osób z naszych znajomych, kobiet, tak, gdzieś dokonało transformacji poprzez rozstanie, zmianę miejsca zamieszkania i tak dalej i mierzą się z tym, jak to jest trudne opuścić ten dom, bo jednak były właśnie te korzyści, czyli no okej, podrzucam dziecko do rodziców, dziecko bierze je na pielgrzymkę, na którą ja nie mam zgody, no ale ja mam dzięki temu wolny czas. I jadę na przykład na warsztaty, czy na wakacje gdziekolwiek, tak? I teraz faktycznie tutaj widać na przykładzie tych naszych znajomych, że to jest proces dopiero dorosłości i dorastania, czyli kiedy wychodzimy z tego domu naszych rodziców, którzy pomagali nam przy wychowaniu materialnie i tak dalej, zajmowali się naszymi dziećmi, swoimi wnukami, nagle ile się pojawia emocji, nagle to dziecko mam całe 24H ze sobą i nie mam go już gdzie podrzucić, no oczywiście zawsze mogę skorzystać z pomocy koleżanki, przyjaciółki, opiekunki i tak dalej, ale to są już pewne koszty wymiany, tak, ja tobie, ty mnie, albo w formie materialnej, albo innej, tutaj było, no to mamo, tutaj ci podrzucę dziecko i jadę na 2 tygodnie, dobra, zajmiesz się, zajmę, tak? No ale to miało swoją cenę i później przyjeżdżam i nagle dziecko mówi, ja byłem z babcią tu, we mnie nie ma na to zgody, no ale to jest cena. Tak. I to jest dla mnie właśnie o tym, kiedy ja podejmę decyzję, że biorę pełną odpowiedzialność za to, jak będzie trudno z tym moim dzieckiem, jak będzie trudno szczególnie po rozstaniu, kiedy zostaję z tym dzieckiem czy dziećmi sama, tak? I oczywiście są koleżanki, znajomi, ale to nie wypełnia tego. I dla mnie to jest taki krok, który też niektóre osoby tak prowadzę, czyli które w wieku 18-19 lat uciekły z domu rodzinnego, bo było tak trudno. Mhm. Bardzo często uciekły w małżeństwo czy w związek, pojawiły się szybko dzieci. No i teraz po kilkunastu latach jest powrót do domu rodzinnego, no bo ten dom opuszczamy z szacunkiem, dziękuję, wychodzę, a nie uciekam. I teraz często widzę właśnie te powroty, czyli jakby regres, że to dorosłe dziecko, które już ma swoje dziecko, czy rodzinę, czy dzieci, wraca znowu na łono tej rodziny pochodzenia i tam w jakiś dziwny sposób funkcjonuje i tam pojawiają się emocje, u 40-latki na przykład, które nie było u 14-latki. I teraz faktycznie te 3 siedmiolecia, co mówiłem w poprzednim odcinku, emocjonalnie zaczynamy jako 40-latka, 30-kilku, 40-kilkulatka uwalniać, tak? Często chcemy, żeby ci rodzice nas zrozumieli w tych emocjach, no bo byliśmy na warsztacie ustawień i tam, mamo, tato, było tak, ci rodzice nie rozumieją tego, no bo oni są w innej rzeczywistości i nie możemy, nie powinniśmy takich rzeczy robić, obciążać ich tym, tak, tylko komunikować, się, tak? I po to jest ta przestrzeń warsztatowa, żeby z reprezentantem mamy, taty przejść ten proces uwalniania się z domu, a nie lecieć od razu do mamy, taty i powiedzieć, słuchaj, bo wy mi to, ja to, to i tak dalej, nie? Więc to jest ten najtrudniejszy element, co znaczy właśnie się uwolnić od tych rodziców, no dać zgodę na nich i dla mnie w miarę możliwości nie korzystać. Akurat moje doświadczenie jest takie, że z żoną nie mieliśmy moich rodziców, bo już ich nie było na świecie bardzo dawno. Rodzice żony byli dość daleko i tej przestrzeni nie było, żeby przyjechali do wnuków. Częściej myśmy tam jeździli do dziadków, tak, ale nie było w drugą stronę, więc
Uważam, że to jest najlepszy model i co często w jakichś live'ach mówię, gdzieś tam w jakimś, nie pamiętam już, terenie Turcji, jest tak, że jak młodzi podejmują decyzję, żeby ze sobą być, przez 12 miesięcy nikt z rodziny jednej, drugiej nie może się z młodymi komunikować. Muszą wypracować swoją własną codzienność. Dokładnie. I tak było w moim przypadku z żoną, byliśmy skazani na siebie i tak jak mówię, zawarliśmy pewien kontrakt, w cudzysłowie, biznesowy, czyli ja miałem taki archetyp gdzieś tam z rodziny wyniesiony, że ten mężczyzna no to jest ten, który poluje, ogarnia rodzinę, przynosi mamuta, a kobieta domowe ognisko z dziećmi. I zawarliśmy takie porozumienie na 10 lat właśnie, że ja pracuję na zewnątrz, ona wewnątrz, tak? I to dało nam możliwość faktycznie w 100% uczestniczenia i kształtowania naszej tej organizacji zwanej rodziną. Oczywiście doszło przedszkole, doszła szkoła, czynnik środowiskowy, tak, ale nie było nikogo, który by nam ingerował z zewnątrz i mówił, powinieneś tak, czy powinnaś tak, czy uważam, że to i uważam, że to było najlepsze, co się nam mogło wydarzyć, natomiast było to trudne. Bo 24 byliśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie, a czasami żona tylko na siebie, kiedy ja byłem gdzieś w pracy, mnie nie było, więc to jest model trudny, ale to, co mogę powiedzieć, on bardzo później procentuje. Nie wątpię w to, ale tak do mnie przyszło jeszcze, jak mówiłeś a propos tego pójścia i podziękowania rodzicom i to, do czego nawiązałeś, czasami lepiej to zrobić najpierw w przestrzeni warsztatowej niż od razu do rodziców, bo tam się często włączają emocje, które trochę przeinaczają to, co mamy do powiedzenia, więc to może wypaść niejednokrotnie jak swego rodzaju, nie wiem, pretensja albo jakieś coś, co zaboli drugą stronę, bo no, ja mogę mówić oczywiście o sobie, ale też słuchając w ogóle ludzi wokół, to wciąż jest trudne nazywanie swoich emocji, w ogóle nazywanie tego, w jakim jestem teraz miejscu i dlaczego podejmuję decyzję i taki konflikt, kiedy dorastam, do czego ja się w ogóle mam tłumaczyć ze swoich decyzji, prawda? Że w zasadzie wystarczyłoby to dziękuję. No bo czy mam się tłumaczyć jako dorosły człowiek? Nie muszę się tłumaczyć, prawda? Czyli do mnie znowu przychodzi, że de facto ja daję rodzicom żyć swoim życiem nareszcie, uwalniam ich od siebie. To trochę jest tak. Ja mogę patrzeć z perspektywy bycia bardzo dorosłą córką, która bardzo dużo mojej mamie wrzucała wciąż na głowę, tak, mimo że ona miała sama bardzo trudne doświadczenia życiowe, no to postrzegam, że w którymś momencie, jak w końcu się staje na swoich nogach, to my też uwalniamy tych rodziców od siebie, dajemy im przestrzeń na to, żeby żyli swoim życiem. Może zrobili rzeczy, o których marzyli, zapisali sobie gdzieś w jakimś kajeciku, że bardzo chcieliby jeszcze pójść na taki kurs. Wielokrotnie spotykam w różnych miejscach, nawet w Warszawie, osoby starsze, które tryskają po prostu optymizmem i to zupełnie nie zależy od towarzystwa, które mają wkoło, tylko od tego, że nareszcie różne rzeczy robią, na które mają czas, bo nic dla nikogo nie muszą. Więc też to postrzegam, że można to jednak bardzo pozytywnie sobie wytłumaczyć w drugą stronę, tak, że my też możemy dać przestrzeń. Tak, i może to zostać niezrozumiałe i to, co powiedziałaś, czy mamy się tłumaczyć, no to już jest jakby ta sfera... Dlatego to powiedziałam. Ja jako dziecko no, musiałem się tłumaczyć, musiałam, tak, no bo byłem dzieckiem. No i rodzic musi też wiedzieć tak, i rozumieć, kim jestem i dlaczego podejmuję pewne decyzje. No, miałeś być o 9, jest 10. Oczywiście. Wytłumacz mi się z tej godziny, no więc mamo, bo tam... Co robiłeś w tym czasie? I to jest okej, natomiast później jako dorośli, i tu jest ten problem, myślę, widzę, wiem, różnicy pokolenia, że rodzice czują się w tym momencie, kiedy odrzuceni i uważają, że to jest skierowane przeciwko nim. No to zupełnie tak nie jest. No ale jest to, mówię, ta tradycja domu wielopokoleniowego przez długi czas i dla tych rodziców jest to niezrozumiałe. Ale co się z tobą dzieje? Ale czy ty jesteś w jakiejś sekcie? O co w ogóle chodzi? Czemu ty jesteś przeciwko? Nie, to nikt nie jest przeciwko, tylko teraz no mówię, życzyłbym wszystkim, że tak powiem, świadomych rodziców, świadomych, czyli właśnie rozmawiających z nami, bo jednak doświadczenie rodziców jest bezcenne. Tak jest. I teraz to, co może 60, 70, 80, 90-latek wnieść do naszego życia, jest bezcenne. Czy to jest mama, czy to jest dziadek, czy to jest babcia. Natomiast na zasadzie ja z chęcią wysłucham, ale decyzję podejmę ja jako mąż, żona, rodzic, tak, moich dzieci, czyli odpowiadam za tą komórkę, ale nie, że ty ingerujesz w moje życie, czy nie zgadzasz się z moimi decyzjami.
nawet jeżeli one są błędne, no to ja je podejmuję jako matka czy ojciec tych dzieci. I oczywiście zawsze będziemy obarczeni błędem tak zwanym wychowawczym, bo nie jest możliwe nie uniknąć błędów, tak? Ale błędy to rozwój, prawda? Rozwój, tak? Nauka. I teraz jeden mój syn wyszedł z domu, drugi ma tam 15,5, prawie 16 lat. Widzę, jakie jest w sferze emocji, tak? I czasami jest niezrozumienie jego emocji, tak? Bo on się kształtuje, czyli to trzecie siedmiolecie. Nie wiem, kim jestem, on nie wie, tak? I odbiera coś jako ingerencję z mojej strony, tak? A ja mówię, ja jestem z tobą, chcę cię zrozumieć, tylko że on siebie nie rozumie sam, tak? Tak. I teraz jakby lata mijają i mamy dokładnie to za kilkadziesiąt lat dalej, czyli ja jako rodzic nie rozumiem swojego dziecka i chcę mu coś narzucić, tak? Bo uważam, że tak powinno. Czy tak jest lepiej na bazie mojego doświadczenia? No chcemy zawsze dobrze dla tych swoich dzieci, przecież niezależnie od wieku. No otóż to, no tylko że to dobrze to nie znaczy, mówię, dobrze, że dlatego... to jest dobrze. I dlatego mówię, dla mnie dziadkowie super, ale rozmawiają z nami, a nie wychowują nam naszych dzieci. Czy nie narzucają nam to, co nasze dzieci mają, czy przede wszystkim to, co się bardzo często zdarza, buntują nasze dzieci przeciwko nam jako rodzicom. Nie, to jest też o stawianiu granic właśnie i o byciu dorosłym w tym, braniu odpowiedzialności za swoje rodzicielstwo i w ogóle za swoje życie, za swoje decyzje, ale też umiejętne stawianie granic nawet tym najbliższym, co bywa jednak najtrudniejsze tak naprawdę. I powiem ci, że przyszedł mi teraz pomysł na naszą następną rozmowę, więc tak się podzielę, bo to od razu będzie zapowiedź. Ciekawe, że akurat z tym tematem mi się skojarzyło rodziców i dzieci. Temat sprawcy i ofiary. Okay. Tak, dlatego że bardzo mi się kojarzy to, że niejednokrotnie my później, nie biorąc odpowiedzialności za swoje decyzje, akurat rozmawialiśmy o rodzicielstwie, ale też o dorosłości, nie biorąc odpowiedzialności za jednak swoje decyzje podjęte, stawiamy się w roli ofiary, będąc de facto sprawcą. I myślę, że to będzie świetny temat do tego, żeby o tym porozmawiać, bo widzę, że coraz więcej przykładów wokół i można bardzo szeroko tutaj trochę uświadomić, co to tak naprawdę znaczy być ofiarą. Ja sama byłam, siebie stawiałam w pozycji ofiary przez bardzo, bardzo wiele lat w swoim życiu, dopóki nie przekliknęłam w głowie, że de facto niejednokrotnie to tak naprawdę byłam sprawcą. Zresztą podejmując decyzje, jesteśmy zawsze sprawcami, bo nikt tych decyzji za nas nie podejmie, tylko my, prawda? Tak, i tutaj jeszcze chciałem przykład, który często daję mojej teściowej, która, kiedy żona wybrała swoją drogę życiową, studiów zamiast pracy, dostała błogosławieństwo od mamy, 200 zł, idź swoją drogą, tak? I też teściowa nigdy w kontekście naszych dzieci nie zaingerowała, bo jak mówi, sama wychowała się, ma dość własnych problemów, żeby zajmować się jeszcze czyimś. I dla mnie to ten koncept sprawił się idealnie. Natomiast jeżeli było pytanie z mojej strony, zawsze była odpowiedź czy sugestia, czy ja to robiłam tak, czy też robił to tak, natomiast nigdy nie było właśnie tutaj przekroczenia granicy w wychowaniu dzieci. I to bardzo cenię teściów właśnie za to, że nie ingerowali, ale z racji tego, że mieli wystarczająco dużo swoich, jak to powiedziała teściowa, problemów, no więc może to jest najlepszy model. Kiedy nasi rodzice mają dużo swoich problemów, wtedy nie ingerują w nasze życie. Nauczeni doświadczeniem. Tak. Bardzo Tobie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Państwu jak zawsze dziękujemy za to, że jesteście z nami co poniedziałek o 14. Pamiętajcie, spotykamy się tutaj w studio Anywhere TV, w Fabryce Norblina, żeby rozmawiać o relacjach i to różnych relacjach, nie tylko tych osobistych, ale też tych zawodowych, tych z pieniędzmi, tych z biznesem, z bardzo różnymi elementami, które poruszamy. Zapraszamy do tego, żeby sugerować tematy, które są Wam bliskie, albo które z Wami rezonują, albo może które w Was wzrastają, słuchając tych naszych rozmów. Jak zawsze zapraszamy za tydzień, kolejny poniedziałek o 14, a za dzisiaj dziękujemy i żegnamy się. Ja się nazywam Agata Igras. I Marek Matusiewicz, dziękuję bardzo. Dziękujemy.